Witajcie Was kochani w mojej kuchni, dzisiaj mam dla Was coś słodkiego, fajny, pyszny torcik bez pieczenia na herbatnikach. W środku jest krem budyniowy, no w sumie taki budyń fajnie się prezentuje, łatwo się robi i już Wam pokazuję, co potrzebujemy. I kochani, no przecież zrobimy budyń i tu mocz 600 ml mleka. Będziemy potrzebować zwykłe 4 łyżki cukru normalny, zwykły, 1 łyżeczka cukru waniliowego albo troszkę pasty waniliowej. Chociaż niekoniecznie musi być. 1 łyżka mąki ziemniaczanej, 2 łyżki mąki zwykłej, pszennej, jedno żółtko i to wszystko, z tego wszystko ugotujemy budyń. To wszystko pójdzie zaraz do garca, a potem jak się ugotuje, to my 1 łyżka masła i 200 gram czekolady gorzkie do tego. Łyżka masła to taką trochę większą badzie. I teraz zagotujemy nasz budyń. Budyń do garka wlełach te zimne mleko, żółtko, mąki i cukry. Wymieszę to wszystko. Włączam piec. I tak banan, no tak musimy to zagotować, jak się normalnie budyń robi, budyń. Jak się jeszcze gorkę zrobi, to już potem stałach przy tym cały czas i mieszałach, żeby nic tam nie przywarło do spodu, żeby no w ogóle grudek nie było i żeby nic się nie przypoliło do spodu garka. Także mieszałach, jak już to gęste się zrobiło, to zmieszałach ogień na piątka, czyli o połowa malutki ogień i jeszcze tak około przez minutę trzymałach to na tym ogniu i mieszałach. Tak gotowała, no. Musi się tak minutkę podgotować jeszcze, żeby ten budyń stracił ten smak tej mąki. Okej, tak, fajnie ugotowane. Teraz to ściągnę z ognia, jeszcze czekajcie, jeszcze przemieszam. I do tego gorącego budyniu domy teraz ta czekolada, 200 gram gorzkiej czekolady. Ja bo tu polecę gorzką, ale chociaż jak macie taką mleczną też może być. I jedna taką większą łyżka masła. I o te masło tu tak na oko do trochę więcej, trochę mniej, nic nie zaszkodzi. I teraz to w tym gorącym budyniu to się wszystko roztopi. Musimy fajnie to wymieszać na 1 litro masła. I będziemy mieć fajny budyń. I tak to już wygląda. I teraz możemy zacząć pracować. Taki jeden budyń, on to jeszcze jest ciepły. No musimy zaraz z nim robić, żeby nie wystygnął, bo potem będzie sztywny. I oto mu herbatniki, 400 gramów zwykłych herbatników. I teraz każdy herbatnik ma nasmarować. Tak, gdzieś 2 łyżeczki, bo ja tu pracuję małą łyżeczką. 2 łyżeczki tego kremu tudu, kremu no budyniu. I tu bana próbować stawiać te pierwsze herbatniki, żeby się trzymały, no ale niestety nie chciało, to jak to w życiu. Tak, wiecie, w życiu to tak bywało, dlatego tu trzeba kombinować trochę tu na dodach budyniu, żeby się to trzymało i na ukos postawiłach, a potem jak już to, jak te keksy się trzymały, to potem już jeden koło drugiego dowałach i potem przesunęła tak docisnąć, żeby nie było za dużych luków. No i tak robimy całe foremka, całe ciadno, całą foremka. Foremka to ja tu miała chyba 12 cm, dokładnie teraz nie wiem, ja wam potem napiszę. Albo w opisie, albo tu na ekranie się zaraz pojawi. No także chyba albo 12, albo 15. No to te foremki to akurat zużyłam. Te 400 keksów. Możecie wziąć keksy na przykład czekoladowe takie, a budyń zostawić cały biały. No, na przykład biała czekolada do tego dać. No i też będzie dobry, też będzie fajny kontrast. Kakaowe keksy, herbatniki i biały budyń. Okej, te herbatniki tu tak jeden za drugim. Na każdy herbatnik przyjdzie 2 łyżeczki tego budyniu, tak rozsmarować, nie za grubo, nie za cienko. I tak dociskać cały czas. Jak już będzie za mało miejsca na cały herbatnik, to po łomach, tak wzdłuż, na pół i tu wciskałach to w te luki. Tam, gdzie są mniej więcej jeszcze takie większe luki, to też tak połowa tego keksa tam dałach. Tak, żeby nie było za dużo odstępów, za dużo luków, dziurek, no powiedzmy, dziurek. Okej. Teraz tu posmaruję trochę góra. Jeśli byście chcieli zrobić na foremkę 26 cm, to musielibyście te wszystkie składniki o połowę zwiększyć. No. Okej, posmaruję tu trochę góra. I teraz to do lodówki minimum 2 godziny, tak żeby ten budyń stężał. Reszta budyniu z miski zjadłach, tak, był bardzo pyszny. I jak już to będzie zimne, zrobimy się krem. To znaczy ten krem polecę, bo zrobić prędzej.
bo ja ten krem potem do zamrażalki da, żeby mi szybko wychłodził się. Tu się rozgrzeja 400 ml śmietany kremówki. I do tego dwie czekolady. Jedna miała taką z nadzieniem, a drugą taką normalną, mleczną czekoladę. Chociaż tu opowiem, że mi te składniki, to tu połowa zostało, dużo mi zostało, ale potem się desery zrobiła takie. Ok, ta śmietana prawie, że zagotować, czekoladę w tym roztopić, fajnie wszystko dokładnie wymieszać. I teraz to musimy rychtyj dobrze schłodzić i oto, jak to wystygło, da to do zamrażalki, tak żeby się wychłodziło, ale możecie to śmiało zrobić dzień przed, czyli ta śmietana bardzo dobrze wychłodzić, a potem ją musimy i tak ubijać. Ok, czekajcie, tu jeszcze trochę pomieszam. Wystygnąć i do zamrażalki, wystygnąć. I tu już mu dużą miskę, tu mu ta śmietana właśnie czekoladową i teraz to ubiję na sztywno. Zawsze na początku się przykryja to misku, no tym pokrywką, a jak już się tak sztywny zacznie robić, nie prysko, to ściągło, to zawsze ta pokrywka i ubiło dalej bez pokrywki. Ok, śmietanka ubito, fajnie sztywną. Teraz możemy zacząć. Tu troszkę po bokach odlepiam ten budyń od tej blaszki i możemy dalej robić. No. Teraz tym właśnie kremem posmarujemy dookoła. Ja to zostawię na tej blaszce, to znaczy na tym spodzie. I tu tak jedna warstwa na razie cieniutko, żeby te dziurki wszystkie pozakrywać, nierówności, a potem trochę drugiej warstwy i góra posmarowała tym kremem. Ok, jak to będzie już mniej więcej fajnie posmarowane, na tyle, żeście są zadowoleni, damy to do lodówki na minimum godzina, żeby to fajnie stwardniało, a tu się zrobimy ten dryp, jak to się mówi, polewa. Tu mam 50 gramów mililitrów śmietany kremówki, do jedna czekolada mleczną. Podgrzała się ją bardzo mocno i rozpuściłach i dałach do woreczka. Ta czekolada rozpuściłach, tym dałach do woreczka takiego i teraz się zrobimy ten dryp. Mi tu ta czekolada trochę już prawie, że zastygła i dlatego taką grubo, ale dobro była, nie szkodzi. No, okej, okay, tu teraz ten szpryc, bo tyle malutko, dziureczka się wyciąga i bana robić taki dryp, powiedzmy. No, to się nazywa dryp. Wzorek. Polewa na kantach. Okay. Tu jeszcze trochę pociągnę na dół. Mogła to w sumie już tak zostawić, ale jeszcze dała jedna warstwa tego drypu. Było grubo, ale było dobre. Ok, nie chciałam właśnie, żeby mi się to zmarnowało, dlatego zużyłam całą czekoladę tutaj. To znaczy cała ta polewa. I teraz możemy dekorować. Trochę to wystygło w lodówce. Tak 10 minut. Tu dała pistacje posiekane, a tu truskawki. Truskawki przekroiłam na pół i tu starałam się, żeby te truskawki były mniej więcej tej samej wielkości i przekroiłam na pół z listkiem. Wtedy fajnie wygląda. No i już tu pana z wami zaraz kroić i jeść. Tak to wygląda w środku. Bardzo ciekawie wyglądał i tu zaraz będę wam jeść. Bardzo pyszne i oczywiście dwa słowa na koniec też wam powiem zaraz. Smacznego! A tu właśnie reszta tego kremu, te śmietany, to dałam do takich pucharków i zrobiłam się taki fajny deser, też bardzo pyszny. Oczywiście zamiast budyniu to możecie zrobić taki na przykład serek mascarpone, taką samą, jakby powiedziała, ilość 400 ml śmietany kremówki możecie dać, albo pół litra i tak, albo jeden serek mascarpone, albo dwa serki mascarpone, dwie czekolady roztopić, albo trzy, to tam już możecie kombinować, wiecie, nic źle nie zrobicie, chyba że albo dużo więcej zostanie, albo tam troszkę zabraknie, ale myślę, że na taką formę to starczy. No. Mi troszkę budyniu zostało, to tylko tak jedna porcja się zrobiła, jeden deserek.
jeden deserek, a dobry budyń był taki z samoróbka domowej roboty. A drugi, ta śmietana to zrobiła się tak, no dwa takie pucharki, jak żeście widzieli, i też była bardzo, bardzo pyszną. No. Kochani, no, truskawki to na świeżo polecam położyć, bo jak one dwa dni, no na drugi dzień jakby w lodówce leżały, jakby jedna noc w lodówce leżała, to one pon takie się brzydkie zrobią, takie zwiędnięte i nie będą fajne. Tak. To by było chyba na tyle. Myślę, że Wam się filmik podobał. Dziękuję za obejrzenie. Dzięki, że się ze mną są. Dzięki za wszystkie komentarze. Życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia i do następnego razu. Cześć!